Cześć, serwus, witajcie w moim kolejnym językowym strumieniu świadomości i dzisiaj postanowiłem, że powiem Wam o tym, co to znaczy płynność językowa, co to jest, jakie mylne postrzeganie mamy płynności i jak być może dojść do tego momentu w Waszej językowej karierze. I zaczniemy od tego, że wydaje mi się przynajmniej, że w naszym społeczeństwie przekonanie o tym, że bycie płynnym w języku oznacza bycie w stanie wypowiedzieć się na tematy filozoficzne, bycie w stanie opowiedzieć o tym, co się stało z samochodem wewnątrz, gdzieś tam, bo on się zepsuł, bycie w stanie opowiedzieć o procesie, nie wiem, szwarskim, czy jakimś takim bardzo skomplikowanej rzeczy. To przekonanie jest bardzo silne w naszym społeczeństwie i ludzie bardzo często ze względu na to, że na przykład, nie wiem, nie interesuje się właśnie samochodami, no to nie będę się uczył języka obcego, no bo jak dojdę do tematu samochody, to będę się nudził, bo nie znam nawet słów po polsku, czy nie znam procesów po polsku. I wydaje mi się, że są osoby, które tak myślą i w związku z tym poddają się w którymś momencie nauki języka. I moim zdaniem takie podejście jest bardzo szkodliwe, bardzo mylne i bardzo nierzeczywiste, odrealnione totalnie od sytuacji, jaka istnieje, bo żyjemy w świecie bardzo szybkim i w świecie, w którym bardzo wyspecjalizowanym i ludzie są specjalistami w konkretnych swoich dziedzinach bardzo wąskich i tak naprawdę ucząc się języków obcych nie musimy wiedzieć, jak powstają nasze ubrania, czy jak działa nasz samochód, którym jeździmy, bo po prostu jest to, mówiąc krótko, zbędne. I moim zdaniem bycie płynnym w jakimś języku oznacza to, że możesz się skomunikować z drugą osobą, że możesz przekazać jej swoje myśli w obcym języku, niezależnie czy jest to native, czy jest to osoba również ucząca się języka obcego, o której chcesz powiedzieć jakąś rzecz i ta twoja myśl, ten twój proces komunikacji, ekspresja może niekoniecznie jest przekazana w 100%, bo jakby proces komunikacyjny jest bardzo zawiły i skomplikowany i nie zależy tylko i wyłącznie od nadawcy, ale w każdym razie ty czujesz się dobrze z tym, co przekazałeś, czyli mogłeś płynnie powiedzieć jedną albo drugą rzecz. Czyli ja uważam, że osobą płynną w danym języku jest na przykład ktoś, kto pojedzie sobie, dajmy na to, do Włoch i jest w stanie w restauracji zamówić pizzę, dajmy na to, i dodać, że ta pizza ma być bez, nie wiem, kaparów, tak? I do tego na przykład pół litra piwa i tutaj kawa, coś tam, bo nawiązać swobodną w miarę konwersację z kelnerem. Oczywiście są to rzeczy zawarte w rozmówkach i można się otworzyć sobie rozmówki, nie wiem, nie mam rozmówek tutaj, w każdym razie otworzyć sobie rozmówki, zeszycik, otwieramy, o, i tutaj się uczysz rzeczy i mówisz, to nie jest płynność. Płynność jest wtedy, kiedy automatycznie sam z siebie jesteś w stanie wypowiedzieć daną frazę, daną konstrukcję, dane zdanie i jesteś zrozumiany, tak? Czyli dostajesz tą pizzę faktycznie bez kaparów. I płynność językowa nie oznacza, że mówisz 100% poprawnie gramatycznie i konstrukcje są w 100% takie, jak powinny być podręcznikowo, bo to jest proces, który zajmuje lata w nauce języków i na dobrą sprawę nie mylenie się w konstrukcjach, nawet w językach ojczystych, przychodzi czasami bardzo ciężko, bo po prostu myśli czasami nie nadążają nad tym, co mówimy, albo na odwrót, to, co wypowiadamy, nie nadąża nad myślami i po prostu gdzieś tam te nasze zdania są bardzo chaotyczne. W związku z czym płynność w języku spełnia pierwszą, jedną i w zasadzie najważniejszą zasadę komunikacji. I jeśli jesteś w stanie się skomunikować z drugą osobą tym, co wiesz, tym, co znasz, tym, co jesteś w stanie wypowiedzieć, jeśli przekażesz mu to w twoich intencjach, tak? Jeśli przekażesz mu w 100% to, co chciałeś, to w tym momencie uważam, że jesteś płynny w danym języku. I jest druga rzecz, z którą oczywiście mylimy płynność, to co powiedziałem na początku, czyli bycie w stanie wypowiedzieć się na tematy profesjonalne, na tematy zaawansowane, to jest dokładność językowa i to są zupełnie dwie różne rzeczy, zupełnie na dwóch różnych biegunach one funkcjonują i dokładność językowa to tak, faktycznie ona pojawia się wtedy, kiedy jesteś w stanie powiedzieć w języku obcym dokładnie to, czego wymaga od ciebie sytuacja, dokładnie w takim porządku słów, dokładnie w takiej formie gramatycznej i dokładnie używając tych czy innych pojęć specjalistycznych. Ale do dokładności językowej droga jest bardzo długa i bardzo męcząca i jakby tak jak płynność moim zdaniem można osiągnąć
nawet po 3 miesiącach, średnio po 6, w zależności od języka i jak on jest połączony z językami, które już znasz, to do dokładności językowej droga zajmuje lata. I naprawdę lata, i to nie tylko siedzenia w książkach czy w aplikacjach językowych, ale również bycia wsiąkniętym w kulturze, tak? Otoczonym tą kulturą. I to są naprawdę już dwie różne rzeczy. I tak, dokładność to jest bardzo ciężka sprawa do osiągnięcia, natomiast płynność na dobrą sprawę nie zajmuje tyle czasu i na dobrą sprawę jest bardzo prosta, jeśli tylko masz jakieś chęci i jeśli ten język daje ci jakąś radość. Nauka tego języka daje ci fun i jesteś w stanie w nim iść do przodu. Pamiętajcie, że języki obce to nie jest przedmiot szkolny, to nie jest biologia, w której musisz wkuć na pamięć. Oczywiście jest kilka rzeczy, które trzeba wkuwać, ale język przede wszystkim powinien wam sprawiać radość. I rozstrzyganie waszych językowych umiejętności w kategoriach płynności, dokładności czy podstawowej wiedzy to jest w zasadzie rzecz bardzo marginalna, to jest niepotrzebne. Najważniejsze, żeby ten język, nauka go, komunikowanie się w nim, posługiwanie się językiem, bo to jest chyba taka sprawa, która daje wam najwięcej w nauce języka, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że to wszystko wam sprawia radość, że wychodzicie i widzicie kogoś, kto mówi w waszym języku, czy po rosyjsku, nie wiem, włosku, hiszpańsku, francusku i jesteście w stanie z nim nawiązać podstawową konwersację, przekazać mu, co dzisiaj robiliście, jakie jest wasze ulubione jedzenie. I to na dobrą sprawę, jeśli taka konwersacja może potrwać, nie wiem, 15-20 minut, to już w tym momencie możecie z czystym sumieniem powiedzieć: ja mówię płynnie po francusku, po hiszpańsku, po niemiecku. I nie ma w tym żadnej przesady, bo tak naprawdę to, co jest forsowane, czyli umiejętność wykorzystywania właśnie poprawnych, 100% form gramatycznych, kolejności wyrazów, to są już tak naprawdę rzeczy bardzo zaawansowane i rzeczy, których prawdopodobnie nie da się osiągnąć bez bycia wsiąkniętym w kulturę. A także życzę wam miłego uczenia się języków. Nie zapomnijcie zostawić lajka w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych poradach językowych ode mnie, językowego świra. Servus.